Cześć, siemanko wszystkim, tutaj Michu i dzisiaj wjeżdża nowa seria na kanał, mianowicie Tech News. Będzie ona raz w tygodniu, w poniedziałek właśnie i będziemy tutaj przedstawiać kilka, moim zdaniem, jednych z ważniejszych nowinek w świecie IT. Także no, mam nadzieję, że Wam się taka seria spodoba, myślę, że też jest warta uwagi, więc postanowiłem ją wprowadzić właśnie na mój kanał. Więc zacznijmy. Przygotowałem sobie kilka takich newsów na początek, żeby Wam opowiedzieć z tego i ubiegłego tygodnia, także zapraszam. Pierwszym newsem będzie to, że masowa produkcja 7-nanometrowych układów już w pierwszej połowie 2018 roku, czyli naprawdę o wiele szybciej niż zakładano. Największy światowy producent układów scalonych Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, oczywiście TSMC, zamierza testowo uruchomić linię przeznaczoną dla chipów wytwarzanych w przełomowej 7-nanometrowej litografii. Jak donosi serwis DigiTimes, próby miałyby ruszyć w pierwszej połowie 2017 roku, natomiast przejście na masową produkcję mogłoby się odbyć za kolejne 12 miesięcy. Czy jest to naprawdę o wiele szybciej niż zakładano. No i oczywiście jest to też dziwne, ponieważ pomimo ostatniego trzęsienia ziemi, które dotknęło placówki firmy, wprowadzanie nowych technologii nie zwalnia, a wręcz przeciwnie, przyspiesza, tak jak jest tutaj napisane. Jest to oczywiście również dziwne, że mimo wszystko, mimo tych katastrof mają oni zamiar wprowadzać tą technologię. Natomiast jest to bardzo, bardzo fajny znak, ponieważ jak wiadomo, nowsza technologia to mniejszy pobór prądu, mniejsze wydzielanie ciepła, no i oczywiście wyższa wydajność, co za tym idzie. Także moim zdaniem jest to bardzo dobry znak i dobry krok do przodu. Kolejnym newsem, smutnym dla większości z Was, mianowicie GeForce GTX 1050 i 1060, oczywiście te nazwy są póki co domyślne, bo to jeszcze nie zostało potwierdzone, zadebiutują dopiero jesienią. Dlaczego? Zaraz tutaj się dowiemy. Decyzja NVIDIA nie powinna dziwić, ponieważ GeForce 960 i 950 wciąż są produkowane i cieszą się niesłabnącą popularnością. Chociaż od premiery tego pierwszego minęło 15 miesięcy, GeForce 950 zadebiutował dopiero w sierpniu 2015 roku, dlatego tutaj producent kompletnie nie musi się spieszyć, zwłaszcza w obliczu niezbyt groźnej konkurencji ze strony Radeona R7 370. No i tutaj jest to prawda, ponieważ 950 jest nad 370 o wiele wyżej, także faktycznie nie ma się czego bać, jeżeli chodzi o konkurencję NVIDIA, dlatego też opóźnia wydanie tych kart. Najsłabszy Maxwell drugiej generacji kosztuje obecnie około 650 zł, będąc najlepszym wyborem w tym segmencie cenowym. Z tym oczywiście również się zgadzam, ponieważ no tak jest. No i tutaj z tego co widzę to tyle z ważniejszych rzeczy. Pierwsze będą oczywiście układy takie najwyższej półki, prawda, wiadomo o co chodzi, czyli GTX 1090 i 1090 Ti, prawdopodobnie też takie mogą się pojawić. Natomiast w przypadku AMD będzie to zupełnie inaczej. Tutaj akurat przyjdziemy do newsa o AMD. Układ Polaris 10 trafi raczej do Radeona R9 480 aniżeli R9 490-490X. Jest to również bardzo dobra wiadomość, ponieważ będzie wyższa wydajność i AMD tutaj zamierza wprowadzić najpierw średnią półkę do sprzedaży, dopiero później półkę wysokowydajną. No i tutaj oni robią po prostu świetny krok, ponieważ jak wiadomo producenci zarabiają na kartach ze średniej półki, nie oszukujmy się, no bo niewiele osób, które kupi kartę R9 490X czy 390X, naprawdę te karty kosztują no dużo i nie oszukujmy się, jak na naszą polską, jakby to powiedzieć, nasze polskie zarobki, o tak. Dlatego też jest to bardzo dobry krok, może wreszcie się odkują. Szykowane są nowe karty. Era kotletów odgrzewanych, tak jak to było w przypadku wcześniejszej edycji kart, dobiega końca, ponieważ myślę, że producent zrozumiał już ten swój błąd i kolejne odgrzewanie kotletów byłoby już naprawdę lipną rzeczą. Czyli na przykład karta Radeon HD 7850 do tej pory jest na rynku, a nazywa się dokładnie R9 370 albo R7 370, przepraszam. I nadal jest to HD 7850, leciutko podkręcony. Co tutaj mamy powiedzieć więcej? Możemy. Karty następcy Radeona R9 390 i 390X mogą zaskoczyć bardzo niskim TDP wynoszącym zaledwie 110-135 W. To jest naprawdę bardzo, bardzo duża zmiana w porównaniu do wcześniejszego 275 W, więc zobaczcie, AMD jednak się przyłożyło wreszcie do tych kart. Będzie ona również oczywiście bardziej energooszczędna, no i nie będzie się tak grzała, jak wiadomo, bo niższe TDP swoje robi, prawda? No. Kolejnym newsem, zapewne słyszeliście o nowej ustawie antyterrorystycznej dającej kontrolę nad kartami prepaid, więc jeśli ich nie zarejestrujecie, zostanie on po prostu wyłączony. Tak ma być w nowej ustawie antyterrorystycznej. Zapewne większość z Was z niej słyszała. Ja mogę tylko Wam powiedzieć, że moim zdaniem jest to głupota, nie powinno tak być. No, ale cóż można tutaj powiedzieć, rząd to rząd. Ale moim zdaniem to nie jest żadna ochrona przed terroryzmem, bo tak naprawdę można skorzystać z innych kanałów komunikacji i też nie trzeba żadnych kart rejestrować. Można również korzystać z kart zagranicznych, a takiego obowiązku raczej nie będzie. Będzie oczywiście obowiązek rejestrowania kart naszych polskich, co uderzy w zwykłych szarych kowalskich, bo komu będzie się chciało, żeby iść do kiosku, kupić kartę i jeszcze iść potem na przykład tam do Playa czy do T-Mobile'a i tą kartę rejestrować, podawać dane i tak dalej. To jest moim zdaniem duża głupota, ale jak tam kto uważa. Pozostawiam to do Waszego rozważenia. Piszcie, co Wy o tym sądzicie, czy to jest dobre, czy to jest złe. No i będziemy myśleć. Kolejny news. XFX XT. Nowa seria budżetowych zasilaczy z certyfikatem 80+ brąz. To też jest dosyć fajny news, ponieważ nowe zasilacze to zawsze coś ciekawego do polecenia w nowych zestawach. Akurat 80+ brąz, czyli taki typowe średniaki. Zasilacze wystąpią w trzech wariantach 400, 500 oraz 600 W. A ich wnętrze produkowane w zakładach Seasonica, czyli bardzo to będzie zasilacz dobrze wykonany moim zdaniem i no właśnie, tak jak tu jest napisane, na pewno na ten fakt wpływa pozytywna jakość wykonania, a podzespoły wykorzystywane też nie są słabe. No oczywiście, że nie są, ponieważ Seasonic to jednak mówi samo o sobie. XFX mówi tutaj o pańskich kondensatorach z temperaturą pracy do 105 stopni. To też jest fajna informacja. Najistotniejsze jest to, że każda wersja zasilacza wyposażona jest w dwa konektory PCI Express 6+2 pin służące do zasilania kart wpinanych w sloty PCI Express. No to nie jest dosyć dobrym... A, dwa konektory, aha, źle przeczytałem, przepraszam bardzo. Także to też jest fajna informacja. I ceny też są bardzo niskie i już są one w sprzedaży. 160 zł za wersję 400 W, 200 zł za wersję 500 W i 260 zł za 600 W. Myślę, że będzie to bardzo dobra propozycja do nowych zestawów komputerowych, także na pewno te zasilacze u mnie ujrzycie już, tak myślę, żeby je powoli wprowadzać do nowych zestawów. Kolejny news. Facebook, Snapchat i Instagram od 16 roku życia. Parlament Europejski zadecydował, że serwisy społecznościowe nie są odpowiednie dla młodych osób. Będzie dozwolony wyłącznie dla osób, które ukończyły 16 rok życia. O tym, że taki projekt może wejść w życie, wiemy już od jakiegoś czasu. Serwis Financial Times donosi jednak, że decyzja już zapadła i osoby nie mające 16 lat nie założą kont w serwisach społecznościowych od roku 2018. Co ja o tym myślę? Moim zdaniem jest to super pomysł, ponieważ te portale społecznościowe dla dzieci, w sumie no 16 lat już nie są takie dzieci, ale jakby nie było, to też nie jest dobry pomysł, ponieważ różne rzeczy tam można zobaczyć i niesmaczne i takie drastyczne, także no, moim zdaniem powinien być czas i na dzieciństwo i czas na dorosłe życie, i także nie uważam tego, żeby ktoś musiał z takich młodszych osób zaglądać na jakiegoś Facebooka czy Instagrama, bo są to głupoty, no. I właśnie to jest moim zdaniem dobry krok w tą stronę. Chociaż Parlament Europejski i tak nie może sobie o niczym rządzić, ponieważ nawet jeśli te dzieci będą chciały sobie założyć to konto na jakimś tam portalu, to podadzą inne państwo i coś zawsze się wymyśli, żeby to obejść. Także nie wiem, czy to wypali, natomiast pomysł sam z siebie jest moim zdaniem dobry. I ostatni news na dziś. Transcend prezentuje swoje pierwsze SSD z kośćmi TLC NAND. Firma Transcend zaprezentowała 2,5-calowe nośniki SSD 220S, a więc swoje pierwsze dyski z kośćmi TLC NAND. Docelowo mają być to ekonomiczne modele, które sprawdzą się przy modernizacji starego komputera lub laptopa. Będą one dostępne w dwóch pojemnościach 240 i 480 GB. W obu przypadkach zastosowano kontroler Silicon Motion i bliżej niezidentyfikowane kości pamięci TLC NAND, a część ich przekształcono na bufor działający jako pamięć SLC. Producent deklaruje transfery sekwencyjne sięgające 550 MB przy odczycie i 450 przy zapisie, czyli jak to zawsze na papierze było, wygląda to dobrze, natomiast w praktyce będzie jednak co innego. Natomiast sam zamysł tych SSD jest taki sobie, ponieważ takich już jest bardzo dużo na rynku. Z pamięćmi TLC za 240 zł jest naprawdę dużo dysków w tej cenie, a tutaj mamy 310, także jeżeli te ceny nie spadną, no to będzie to średnio opłacalny zakup. Natomiast dosyć ciekawy był to news, bo zawsze coś nowego na rynku się pojawia. No, także to by było na tyle. Piszcie, czy ta seria wam się podobała. Jeżeli tak, to łapka w górę, subskrypcja i tak dalej. No i trzymajcie się, do następnego.